Hamulec! Cześć, siemanko, z tej strony Arolyn i witam w 61. odcinku Symulatora Farmy 2016 na moim kanale. I na początku chciałbym wam powiedzieć, że dzisiaj będę troszkę spokojniejszy, odcinek pewnie będzie krótszy, chyba że znowu się rozgadam. Ponieważ jestem chory, dokładnie tak. Byłem w tamtym tygodniu, już tak sobie się czułem i teraz zamiast lepiej generalnie jest gorzej. W związku z tym jakoś tak... No cóż, no przesadzał nie będę. Co dzisiaj będziemy robić? Chciałbym wam pokazać najpierw dwie rzeczy, które zostały dodane od czasu ostatniego odcinka. Mianowicie najpierw będzie to ślady 2D na what the fuck, co na tej... What the fuck? Co na tej wodzie? Chyba coś system odbijania się skrzanił w tym miejscu. Co o tych śladach chcę powiedzieć? O tych śladach chcę powiedzieć, że one będą zależne od stopnia ubrudzenia. Czyli jak wyjedziemy czystym, no to tamtych śladów nie będzie na tych twardych nawierzchniach. A jak wyjedziemy uwalonym, no to będą ciemne. A jak wyjedziemy średnim, to będą mniej ciemne. Ogólnie zmiana jest płynna tej intensywności od zabrudzenia do czystego, że nie ma jakichś konkretnych stopni, full płynne. Moim zdaniem bardzo fajny motyw, realny, fajnie to się odbija. Druga sprawa. Nie wiem, mamy tutaj chyba da się przejechać, bo to jest w miarę płytko. Spójrzcie. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Powinno być widać. O. Tak więc oto woda nie jest teraz zwykłą teksturą, ale jest też... Nie wierzę w to. A miało być płytko. No tak. Tu jest... To nie jest płytko. I czemu on nie opada w dół? Nieważne. Ostatnio prezentacje z wodą zdecydowanie nie idą mi zbyt dobrze. Napraw. Machniemy, przejedziemy jeszcze raz po brzegu. Co o tej wodzie? No jak widzieliście, kręgi są dodane. Takie ładne. One są ciut opóźnione jeszcze w stosunku do tego, co jedzie traktor, bo zamiast tak jakoś w tym samym momencie to lekko są opóźnione. Ale ładnie to moim zdaniem wygląda, naprawdę. Dodaje także takiego jakby smaczku przy przejeżdżaniu przez wodę. Także bardzo, bardzo pozytywna zmiana moim zdaniem. I tam kombinujemy, żeby traktor też się ładnie mył po przejechaniu przez taką wodę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, może się uda. I teraz mam takie małe pytanie, bo tak jak wspominałem, oglądają mnie osoby z zagranicy. Czy mi się to podoba, czy nie. I nie wiem, ile osób to ogląda. Jakoś nie chce mi się w te statystyki tam patrzeć, szukać nie wiadomo czego. Dlatego mam takie małe pytanie do nich. Także jeśli chcecie... Jeśli nie chcecie słuchać mojej łamanej angielszczyzny, no to... Myślę, że dam wam adnotację, jak nie zapomnę, żeby przeskoczyć ten krótki fragment. Dear friends beyond the borders of Poland, do you want one short video in English? I can tell about new features, currently books, etc. If yes, write questions to me below. Dobra. To by było tyle, taki króciutki komunikat dla osób z zagranicy. No, wolałbym, żeby one tego nie oglądały, szczerze mówiąc, bo to jest beta jednak, ale co się zrobi. Dobra, pokazałem wam dwie nowe rzeczy, teraz dwie sprawy jeszcze.
Nie wiem, jak się zachować w tej chwili, ponieważ dwie rzeczy ode mnie chcieliście. Popracowanie McCormickiem MTX 150, ale jeszcze to zawieszenie sztywne na tych statycznych drogach. I praca mniejszymi pługami. Myślę, że zajmiemy się jeszcze orką mniejszymi pługami, tym samym traktorem, a potem będziemy się bawić MTX-em. Tylko z góry mówię, że nie wiem, czy zauważycie jakąkolwiek różnicę w obciążeniu na traktorze, bo jeszcze ograniczenia mocy i ogólnie tak to z fizyką nie było parametryzowane. Także podejrzewam, że pług będzie się zachowywał tak samo jak w przypadku, wiecie, jak w przypadku mniejszych i większych pługów. To jest... Raz, dwa, trzy, cztery, pięcioskipowe. O, może te bym machnął. Jak one wyglądają? No są coś mniejsze w ogóle od tamtych? Czy nie są mniejsze? Hamulec! Hamulec nie działa jeszcze. Dobra. Te są ciut mniejsze chyba. Zresztą sam nie wiem. Delikatnie mniejsze są. Chociaż może wezmę całkiem mniejsze. Tylko że te całkiem mniejsze chyba nie zawalają, wiecie, nie zawalają dobrze bruzdy w tej chwili, na obecną chwilę. Chodź. Tak, właśnie zaorałem asfalt. Nie jest jeszcze włączona opcja rozróżniania powierzchni. Także ja bym chciał, to mogę nawet i skałę orać w tej chwili. Na czysto będzie ogarnięte. Zresztą to jest tylko włączenie jednej funkcji w kodzie. Tylko na obecną chwilę, póki gra działa w dev phase, się nad tym nie rozczulamy jeszcze, bo to pomaga różne testy przeprowadzać. Dobra, z tymi mniejszymi pojadę. I ten typ pługów chyba jest na mocniejsze typy gleby. To mi się wydaje. Chociaż nie wiem. Ja tu nie będę kminił, co nad czym jest. Nie będę się popisywał swoimi zdolnościami. Więc po prostu pokażę i zobaczymy, jak się traktor zachowuje. Dobra. Pierwszy przejazd. Wypuszczemy. Dokładnie tak. Tutaj będzie, podejrzewam, klasa C albo D, bo tak bez szału. D, no, to jest piasek w zasadzie. Także powinno tu być też ogólnie lżej na tym piasku. Znaczy, finalnie będzie lżej, a czy teraz będzie to czuć, to pojęcia nie mam. Bo jeszcze masa rzeczy jest do wyregulowania. Także, wiecie, ciężko mi jest pokazywać to, bo muszę się pilnować, na każdym kroku przypominać, że to, czy to jest w fazie tam jeszcze ogarniania, bo żeby ktoś sobie nie pomyślał, że coś tam mamy spierdzielone, że tak powiem. Dobrze, obracamy. O Jezus, take story mi łapie nakładkę steamową. No trudno, muszę się nauczyć wyłączać, bo GG już się nauczyłem wyłączać. Dobrze. I jedziemy. O, jest lżej sporo, widzę. Także nie wiem, czy to wpływ gleby, czy pługów, czy jednego i drugiego. Ale widać, że jest naprawdę dużo, dużo lżej. Musiałbym sprawdzić jeszcze to na tej samej klasie gleby. Ale nie chce mi się teraz szukać A-klasy gdzieś tam na drugim końcu mapy pewnie. Ale jest naprawdę sporo lżej. Choć jeszcze nie idealnie. O, nawet bruzdę w miarę ładnie zawaliło. Chyba coś tam chłopaki kombinowali. Błagam, niech oni dodają w końcu funkcję wyłączania tych sygnalizacji dźwiękowych, bo i mnie to zaczyna powoli wkurzać. Tak o tych... pracy w środku mi tam mówiliście, ale nie wiem, czy to się dobrze skończy,
Pojęcia nie mam, czy to się dobrze skończy. Bo... Nichuchu. Nie umiem pracować w środku. Boże, boję się, co z tego wyjdzie. No, tu jak widzicie, już tak średnio zawala. Muszę podjechać bardziej tu przy brzegu, żeby lepiej zawaliło. No ale to się kultywatorem wyrówna, co prawda, ale jednak lepiej jak jest od razu zawalone. Kurde, jeszcze teraz przybrałem, to mi się zaczęło kopać. Co to koło? Jakieś takie dziwne rzeczy robi jeszcze. I chyba znowu coś czuję, że znowu spierdzielę sobie i będę musiał prostować. Ale jakoś damy radę, bo z ostatnim razem udało się to wyprostować. Także powinno być w miarę okej. Dobra. Może przejdę do waszych pytań, bo tam parę ich było. Bo w sumie zapomniałem o tym. Czy dałoby radę w następnym odcinku przeprowadzić pracę MTX-em? No to tu już odpowiedziałem. Ogarniemy w najbliższym czasie tego MTX-a. Może jak już skupimy się bardziej na kultywowaniu, to sobie tego MTX-a ogarniemy. Zobaczymy. Co tam mamy dalej? Czy będzie możliwość regulowania głębokości orki? Powiem tak. Każda maszyna będzie miała przypisaną jakąś tam swoją głębokość według gabarytów. I to będzie można tam w modach sobie ogarniać bez problemu. Natomiast bezpośrednio do gry takiej funkcji na obecną chwilę wprowadzić nie planujemy, bo to by była masa roboty, czas ucieka, fizyka jeszcze wymaga dopracowania, że nowe rzeczy czekają. Niemożliwe do wdrożenia na obecną chwilę. Czy aktualizacje są już dostępne? No mówię o tym wiele razy, ale widzę, że ludzie jeszcze tak nie do końca ogarniają. Więc odpowiadam. Aktualizacje nie są w tej chwili otwarcie dostępne. Są one dostępne tylko dla ekipy. I oficjalnie, no, koniec marca, który tam mówiłem wcześniej, jest nierealny kompletnie. Nie wiem, kiedy się pojawią, więc lepiej będzie tutaj powiedzieć, kiedy zostanie zrobione, to się pojawią. Będzie, myślę, sprawiedliwie. Czy ten ciągnik nie ma przedniego napędu, że tylko tył mieli? No, ma przedni napęd, tylko że bez blokady dyferencjału on się najzwyczajniej w świecie jakby tak mocno nie rzuca w oczy. No bo ciągnie wiadomo koło, które ma lżej, także na obecną chwilę to tak średnio sobie wygląda. Zauważyłem, że przedni tuz podnosi i opuszcza się razem z tylnym. Dałoby się to poprawić. Też chyba jakoś mówię w odcinkach o tym, bo sporo rzeczy się ogólnie powtarza. Ale. Na pewno będzie to zagarnięte, bo przedni tuz będzie rozdzielony. Tak, coś tak jak w farmingu się ogarnie, że przedni tuz będzie osobno sterowany i tylni. Także będzie to ładnie rozdzielone. Kwestia nie wiem kiedy. Wiem, że na pewno w tym patchu, bo już wszystkie rzeczy wrzucimy od razu. Ale na pewno będzie. Dobra, waszych pytań by było tyle. Chciałbym was prosić, abyście zadawali je w komentarzach też, jak coś tam was nurtuje. Ja będę wam pewnie odpowiadał w komentarzach normalnie, ale będę też mówił o tym na odcinkach, żeby inni o to samo nie pytali. To, no, dokładnie. Także to by było chyba na tyle. Jakieś tam pytania, to tak jak mówię, pytać śmiało. Jak najwięcej pytań potrzebne, żebym mógł sobie na odcinku tam z wami pogaworzyć. I chyba będę kończył, bo 14-15 minut odcinka. Nie jestem chory, nie chcę się przemęczać zbytnio, także chyba będę kończył. Mamy tutaj testy przeprowadzone mniejszymi pługami. Jeszcze będę chciał potem przeprowadzić testy z obciążnikiem, ale to może później, jak będzie drugi sezon orki, bo teraz to może być już tego za dużo, abyście chcieli też zobaczyć inne prace polowe. W sumie też bym chciał zobaczyć,
Także myślę, że po prostu teraz zajmiemy się już kultywowaniem tych pól, a potem zajmiemy się orką z nowymi tam jakimiś jeszcze warunkami pogodowymi i maszynowymi. Także a dzisiaj to było na tyle. Dzięki za oglądanie. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.